Dokończy zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla x równego 3, y równego minus 2 wartość 0 przyjmuje wyrażenie. Przepiszmy a i wstawmy nasze liczby. 3 razy x, więc mamy 3 razy 3, dodać y to jest minus 2. Do kwadratu to jest 9 dodać 4 równa się 13 to jest różne od 0, więc jest to zły podpunkt. Idziemy dalej b 3 razy y to minus 2 i minus 2 razy x, x to trójeczka. Więc w pierwszym mnożeniu otrzymujemy minus 6 i w drugim też minus 6 łącznie minus 12, to też jest różne od 0. Przechodzimy do C. Mamy dwa nawiasy, zamiast x wstawiamy 3 minus 7, w drugim 2 razy Y, czyli minus 2 i minus 1. W pierwszym nawiasie otrzymujemy minus. 4. Tutaj ten nawias można zapisać, można go pominąć. No okej, okay. zapiszę ten nawias razy. A drugi nawias może wymnóżmy w pamięci 2 razy minus 2 to minus 4, tutaj mamy zobacz, minus 4 minus 1, to jest minus 5, łącznie, minus razy minus to będzie plus 20, na pewno to nie jest 0. Przechodzimy do D. Pewnie to jest rozwiązanie, no ale wstawmy w miejsce x tutaj 3, czyli mamy 3 plus 3 razy, w miejsce y minus 2 i plus 2. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 6, a z drugiego nawiasu 0. No i 0 razy 6 to jest 0. To jest odpowiedź d. Tutaj co jeszcze? Skreślmy. Mamy rozwiązanie d.